To może być trochę kontrowersyjne, bo sam biznesplan nie wystarczy, żeby zdobyć dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej. Z tej strony Jan Brac to jest kanał Bizplaner o dotacjach i biznesie. I dzisiaj opowiem Ci, co trzeba zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie dofinansowania na start firmy. Dotacje w 2024 roku przebiły nawet 160 tysięcy złotych. Wielu z Was zastanawia się, jak skutecznie zwiększyć szanse na otrzymanie tych funduszy. Zostań ze mną do końca, a powiem ci, co trzeba zrobić, żeby otrzymać darmowego e-booka, w którym omawiam wszystkie fundusze na start działalności gospodarczej. Jak pewnie wiesz z poprzednich filmów, mamy wiele możliwości sfinansowania startu Twojej pierwszej lub kolejnej działalności gospodarczej. Natomiast to, co łączy wszystkie programy, to wymóg posiadania doświadczenia i lub kwalifikacji. Jeżeli chodzi o doświadczenie, mówimy tutaj zarówno o pracy zawodowej, na umowę o pracę, zlecenie czy dzieło. Czasami akceptowana jest także nierejestrowana działalność gospodarcza, jeżeli może się udokumentować. Dodatkowo praktyki i staże, a także wolontariaty. Jeżeli chodzi o kwalifikacje Kwalifikacje, mamy tutaj szeroki zakres, gdzie możesz te punkty otrzymać. Mówimy o kierunkowym wykształceniu, na przykład technikum, szkole zawodowej, studiach, ale także dodatkowych kursach czy uprawnieniach takich jak chociażby SEPA. Przedstawiając te informacje, a także jakie konkretne kwalifikacje, zakres odpowiedzialności stanowiskowych. Jest zbieżny bezpośrednio lub pośrednio z Twoją działalnością gospodarczą, zwiększasz swoje szanse na otrzymanie funduszy. Dodam tylko, że w niektórych programach jest to wręcz wymóg, żeby przedstawić te wymienione przeze mnie rzeczy. Może to się wyda nieoczywiste, ale ubiegając się o środki, wręcz musisz przedstawić, gdzie Twoja firma będzie miała siedzibę. Bez względu na to, czy będziesz wykonywał działalność stacjonarnie, czy mobilnie zdalnie, musisz wskazać adres, pod którym zarejestrujesz nowy podmiot gospodarczy. W przypadku działalności stacjonarnych, czyli takich, w których klient przychodzi do Ciebie i będzie miał wyświadczaną usługę, albo bezpośrednio będziesz sprzedawał mu produkty lub towary, miał odpowiedni charakter, czyli niemieszkalny. Mówimy tu o lokalach usługowych, handlowych, musisz zadbać o to, że chociaż część, Nieruchomości, w której będziesz prowadził działalność gospodarczą, miała odpowiednie zaszeregowanie. Wiele osób zastanawia się, co w przypadku, jeżeli będziesz musiał wynajmować lokal, czy musisz podejmować to ryzyko i już od razu podpisywać umowę z właścicielem? Niestety tak. Jeżeli nie dysponujesz swoim lokalem, przedstawienie siedziby Twojej firmy, miejsca wykonywania Twoich usług jest obowiązkowe. Tak więc nie musisz od razu podpisywać umowy najmu, ale możesz to zrobić umową rezerwacyjną lub przedstępną. Jeżeli chcesz pokazać, że Twój biznes będzie rentowny od pierwszych tygodni po rozpoczęciu działalności gospodarczej, warto, żebyś zadbał o deklarację współpracy od potencjalnych klientów. W niektórych programach, jak na przykład urzędach pracy, jest to dodatkowo punktowane kryterium, które może zdecydować, które może zadecydować o tym, czy otrzymasz fundusze, czy nie. Możesz także rozszerzyć deklarację współpracy o potencjalnych Twoich dostawców, tak żeby przedstawić, że już wiesz od kogo będziesz kupował określone towary lub półprodukty, z których będziesz wykonywał główny produkt. Na miejscu czwartym jest oczywiście biznesplan. Sam w sobie nie wystarczy, żeby zdobyć dofinansowanie, jeżeli nie przygotujesz całej spójnej i kompletnej dokumentacji. Natomiast jest on kluczowym elementem każdego wniosku o dofinansowanie na start. Musisz zadbać o to, żeby opisać w nim, jakie kwalifikacje, doświadczenia zawodowe pomogą Ci prowadzić działalność gospodarczą, jakie usługi będziesz świadczył, albo jaki towar, produkty będą dostępne na Twoim stanie magazynowym, jakie są ich cechy charakterystyczne, co będzie sprawiało, że klienci będą przychodzić akurat do Ciebie. Dodatkowo musisz opisać też rynek w kontekście Twoich klientów, przedstawić, czym kierują się klienci w wyborze usługodawcy lub produktów. Bardzo często wymagana jest także analiza SWOT. Czyli mocnych i słabych stron, okazji i zagrożeń rynkowych. Elementem biznesplanu są także prognozy finansowe, i tutaj musisz zadbać o spójność pod kątem przepisów dotyczących ZUS czy podatku dochodowego. Nie można także zapomnieć o tym, że w ramach biznesplanu musisz przedstawić swoją inwestycję, a także w racjonalny sposób uzasadnić, dlaczego dane wyposażenie będzie potrzebne pod kątem parametrów, cech charakterystycznych, a także profilu. I skali Twojej działalności gospodarczej. Wiem, że jest to rozbudowany temat i krótka treść merytoryczna nie pozwoli Ci przygotować odpowiedniego biznesplanu. Oczywiście we wnioskach o dofinansowanie stąd zawkowe instrukcje, jednak z reguły nie wystarcza, żeby odpowiedzieć po jednym zdaniu na każde pytanie. W tym roku wystartowałem z moim kursem, gdzie omawiam, jak przygotować biznesplan pod dofinansowanie z Urzędu Pracy. Jest to także dobry materiał, żeby przygotować biznesplan pod inne programy. Jeżeli jesteś zainteresowany, jak samodzielnie przygotować biznesplan, to link do oferty znajdziesz w opisie tego filmu. Może to się wyda banalne, ale składaj wnioski o dofinansowanie na początku naboru. Ok, są nabory od do, są nabory ciągłe, zgadza się. Natomiast im szybciej złożysz wniosek, tym większe także szanse masz. W przypadku naborów zamkniętych w szczególności, instytucje dysponują raczej określoną kwotą. Jaką mogą przeznaczyć na dotację na założenie działalności gospodarczej. W przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów zawsze wygra ten, który złożył wniosek wcześniej. Więc jeżeli możesz zwiększyć nawet o kilka procent. Szansę na zdobycie dofinansowania składaj od razu po rozpoczęciu naboru. Zdaję sobie, że świat dotacji jest bardzo rozbudowany. Nie zawsze wiadomo, jakie fundusze będą odpowiednie pod kątem Twojej działalności gospodarczej, Twojego pomysłu na inwestycje lub lokalizacji, w której chcesz założyć swoją firmę. Jeżeli masz pytania dotyczące dotacji albo chciałbyś. Znaleźć odpowiednie fundusze dla siebie, to mam dla ciebie dobrą informację. Zawodowo zajmuję się spełnianiem marzeń moich klientów o własnych działalnościach gospodarczych i robi to poprzez zdobywanie dotacji i preferencyjnych pożyczek na ten cel. Jeżeli masz pytania, potrzebujesz pomocy, możesz zostawić swoją wiadomość przez formularz kontaktowy na mojej stronie. A teraz na koniec obiecany prezent, który przygotowałem dla Was. Jeżeli chcesz otrzymać omówienie wszystkich środków na start działalności gospodarczej, skomentuj ten materiał słowem dotacja i napisz w jakiej branży chciałbyś założyć swoją firmę. Na koniec jeszcze jedna prośba. Będę wdzięczny za łapkę w górę i subskrypcję mojego kanału. Nie wiem dlaczego, ale ponad 90% osób, które lajkuje, komentuje moje materiały, wciąż tego nie zrobiła. Pomóż mi walczyć z algorytmami YouTube'a i zrób te dwa małe kroki dla Ciebie. Dziękuję Ci za dzisiaj. To był Jan Bras, kanał Bispanner Do zobaczenia wkrótce. Cześć!